Radio Żnin FM. Wiarygodne informacje z Twojego regionu. Dzisiaj przed godziną 6 na trasie S5 w miejscowości Cutoń doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem osobowego Fiata Brava i busa. Jak poinformowała nas Komenda Powiatowa Policji w Żninie, przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez kierowcę Fiata Brava, który podczas manewru wyprzedzania trzech samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z busem marki Mercedes. Wszystkie ranne osoby trafiły do szpitala. Niestety zmarł tam 37-letni kierowca osobówki. Co było powiedziane, że on trzy samochody wyprzedzał, że pod prąd właściwie jechał. Wiedziałem od razu już, jak byłem w Australii, jak to usłyszałem, że coś tutaj jest jakaś inna przyczyna. Ja bardzo dobrze Krystiana znam. On jest rozsądny, bardzo dobrym kierowcą. I my już tyle przejechaliśmy razem w Australii, w Polsce, nawet byliśmy w Grecji, w Turcji. I po prostu byłem przygotowany, żeby to przyjąć, no to śledztwo, powiedzmy tak, jakby to była praca po prostu. Na co dzień zajmujesz się tego typu wypadkami? Jestem też adwokatem, tak, i właśnie zajmuję się sprawami kryminalnymi i też właśnie specjalizuję się w wypadkowych sprawach. Ja to robię na co dzień. Pierwsze miejsce to chciałem właśnie zobaczyć miejsce wypadku. W sekundy wiedziałem, że tutaj ta droga coś jest, nie działa. Na początku października doszło do przełożenia ruchu z obecnie istniejącej drogi krajowej nr 5 na budowaną drogę ekspresową. Ona jeszcze nie ma parametrów drogi ekspresowej. Kierowcy na tym odcinku mogli poruszać się jednym pasem w obu kierunkach. Było oznakowanie. Zgodne z organizacją ruchu przygotowaną, zatwierdzoną i wprowadzone zgodnie z wszelkimi tutaj przepisami i zasadami ruchu drogowego. Niestety, ale kierowcy na tym odcinku, dzięki temu, że oczywiście droga była szeroka, gładka, nowa, szeroka już do parametrów drogi ekspresowej, choć jeszcze nią nie była, no kierowcy niestety przekraczali dozwoloną prędkość i nie stosowali się do oznakowania. Czyli to było tutaj? Tutaj, tak. Tych pachołków tutaj nie było rozdzielających tutaj, pasy tutaj jezdni. Nic takiego nie było. I tutaj naprawdę było strach stać, bo to takie było uczucie, że stoisz obok autostrady. I było tak często, że samochody, więcej samochodów jechało po lewym pasie niż po prawym pasie. Filmowałem też z dronem i z kamerą. Są takie sytuacje, że to dosłownie o kilka metrów te samochody się prawie zderzały. My mówimy cały czas o wypadkach, czy wypadek. Tak naprawdę to nie jest wypadek. Tutaj są ludzie winni. Ci ludzie, co dopuścili do ruchu na tej drodze, zanim była porządnie zabezpieczona, tak powiedzmy, tymi pachołkami, ci ludzie spowodowali to. Więc tak naprawdę to nie było wypadek, to jest lekkomyślność w najlepszym przypadku, a to jest tak naprawdę zabójstwo w najgorszym przypadku. Mamy do 30 dni na odpowiedź zgodnie z tutaj, jeżeli jest to. Ale my przekażemy, tylko muszę pan pamiętać, że mamy też. Pan rozumie, o co tutaj chodzi. Ja to jest śmiertelny wypadek, jeden, drugi. Ja rozumiem. Droga jest oznakowana prawidłowo, dwukrotnie. Po jednym i drugim zdarzeniu były wizje w terenie z policją. To właśnie, co ty mi teraz mówisz, że dwie osoby muszą zginąć, żebyście postawili pachołki. Mimo że tam były wiele wypadków przed Krystianem Prawkiem. Ja pana rozumiem. Nie, pan mnie nie rozumie. Zginął pan brat? Czy nie? Rozumiem, że może pan prowadzić postępowanie jak najbardziej. Postępowanie w tej sprawie też prowadzone jest przez służby. Jeżeli chce pan odzyskać dokumenty, możemy takie przekazać, zobaczymy. Ja przyjechałem tutaj dokładnie po te dokumenty, bo chcę po prostu się dowiedzieć, jaki to geniusz dopuścił ludzi na śmierć. No ja wjechałem na tą ulicę. To był dla mnie taki. Myślałem, że jestem na autostradzie i mówię, o kurde, ty się wiesz, czemu naprzeciwko jedzie samochód. I wtedy w tym momencie jakby zauważyłem, ale pas, na który zmieniłem, że tam samochód leżał na dachu Mercedes leżał. To co mnie dużo czuje, to jest to, że ja dzwoniłem do policji w Żninie. Mówiłem nawet do jakiegoś tam pana inspektora z GDDK, ja, którzy są odpowiedzialni za te drogi. No i wszystkim powiedziałem, że nie piszcie w gazetach jakichkolwiek opinii, że tu jechał jakiś pirat drogowy, który wyjechał,
bo on mógł stać ofiarą po prostu złego zachowania tej drogi. No, ja jeżdżę dużo samochodem i sytuacja wygląda na tak, że do pewnego momentu mnie to w żaden sposób nie przerażało, bo często tak się zdarza, że samochody z naprzeciwka siebie przedają. Często robią to tak jakby na ostatnią chwilę, ale wówczas widać wyraźnie, że ten samochód już wyprzedza, czyli nie wiem, jedzie dużo szybciej niż pozostałe. Tak jakby wykonuje, stara się przynajmniej wykonać szybko ten manewr. I tak naprawdę reakcja była dopiero, kiedy zacząłem mrugać światłami i dopiero wtedy ktoś się zorientował, że coś jest nie tak. To zdjęcie tutaj, to jest zdjęcie z drona zrobione, co pokazuje, jak droga wyglądała, jak Christian jechał. I z tego widać, że jest tutaj tylko jeden znak, że to jest dwukierunkowa. To jest ten żółty znak. I nic dalej nie ma. I właśnie porównałem te zdjęcia też, bo też zrobiłem zdjęcia z drona. Zobacz, że są dołożone znaki. Widzisz, że tutaj jest znak dołożony. Prędkość i tutaj jest następny znak dołożony, że to jest dwukierunkowe. I tego, jak Christian jechał, tego nie było. To jest zdjęcie z waszej strony internetowej, które opublikowaliście bezpośrednio po oddaniu tej drogi do ruchu. Widzi pan, że auta już się poruszają tą drogą? Zgadza się. Czyli ta droga jest oddana do ruchu w tym zakresie? Tak. Proszę zobaczyć, ile jest tutaj znaków mówiących o tym, że ruch prowadzony jest w dwóch kierunkach. Tutaj jest oznakowanie. Wcześniej. Bardzo słusznie. Tu. Nawet nie wcześniej, tylko tu. Tak. Nie widać, proszę pana. Tutaj. Mhm. Tak? Tylko, że to jest jeden znak. Później, nagle, nie wiadomo dlaczego, pojawił się znak tutaj. Kiedy to się zdarzyło? Wie pan co, no to trzeba by oczywiście sprawdzić, ale... A pan tego nie sprawdzał po tych dwóch śmiertelnych wypadkach? Organizacja ruchu jest zatwierdzona i wprowadzana zgodnie z przepisami w tym miejscu. I pan po tych dwóch śmiertelnych wypadkach nie sprawdził, dlaczego cichcem dostawiano znaki drogowe w międzyczasie? Nie wiem nic o dostawianiu znaków. Skąd się wzięły te dodatkowe znaki po wypadku pana Christiana? Powiem szczerze, że jeżeli tego rodzaju sytuacja ma miejsce, my to, że tak powiem, sprawdzimy, ale tak jak mówię... Ile znaków dostawialiście? Po cichu, już później. Wie pan co, bardzo wyciąga jak pan. Jak się zorientowaliście, że wie jest nie pan tak? Co, wyciąga pan pochopne wnioski. Nie, patrzę, patrzę po prostu na ekran. Pokazywałem panu, jeszcze raz mam panu pokazać? Nie, wie pan co, ja powiem panu tak, że tutaj bada sprawę prokuratura i myślę, że trzeba czekać na wyniki prowadzonego postępowania. Samochód tutaj zleciał, widzisz, nawet są jeszcze części samochodów. Aż tutaj, no. Też było... Tutaj jak Asia też przyjechała, Christiana dziewczyna, znalazła ulotki zakopane z hotelu, co chcieli właśnie na święta pojechać, nie? Christian nie żyje. Ten drugi człowiek też. Z tego co wiem, jechał z Poznania, miał 40 coś lat. Ten człowiek powinien żyć, być z rodziną. Czemu tutaj nie można było przyjechać, po prostu postawić kilka pochołków? Tego po prostu nie rozumiem. Po co tak naprawdę teraz walczysz? Sprawiedliwość. Ja po prostu stanę na łbie, żeby śledztwo było porządnie, rzetelnie przeprowadzone. Więc teraz jak oni tą drogę tutaj otworzą i będzie jakaś uroczystość, to ci ludzie muszą być wiedzieć, że ta droga jest pełną krwi.